Dobry wieczór, widzowie. Zgodnie z obietnicami przygotowaliśmy pytania, które zadaliście nam na czacie. No i zostaliśmy do tej późnej pory, żeby odpowiedzieć na nie dla Was. Więc chyba bez jakiegoś zbędnego przedłużania zaczniemy odpowiadać. Także pierwsze pytanie przygotowane przez nas brzmi: jak wyglądają lekcje online? Czy są realizowane jeden do jednego? No i to jest bardzo różnie akurat w tej kwestii. To zależy naprawdę od nauczyciela. Jeśli lekcje są na żywo, to odbywają się na platformie Zoom, rzadziej na Google Meet. No i dodatkowo, odkąd wszedł ten obowiązek przeprowadzania lekcji online, no to szkoła specjalnie założyła każdemu uczniowi takiego specjalny adres mailowy, pod którym mamy też właśnie specjalnie wydzielone zajęcia na Google Classroom. No i te lekcje naprawdę zrobiły się bardzo takie systematyczne i większość z nich jest przeprowadzana zgodnie z planem. No i takie ogólne założenie polega na tym, że 50% lekcji, które miało być przeprowadzone zgodnie z planem, powinno zostać przeprowadzone i tak też się stało. Dokładnie. Kolejne pytanie. Czy podpisany wniosek i kopię świadectwa uczeń może złożyć samodzielnie? Tak, może złożyć samodzielnie, lecz wniosek musi być podpisany przez rodzica lub opiekuna prawnego. Kolejne pytanie brzmi: czy w danej szkole można wybrać dwa kierunki? Jeden wyboru, na przykład biochem, mat, a drugi, na przykład mat, fiz. Tak, jest to możliwe. Można wybrać dowolną ilość oddziałów w jednej placówce, umieszczając je na różnych miejscach na swojej liście preferencji. Tak. Czy uczeń musi być osobiście podczas składania kopii świadectwa? Nie musi. Mogą za niego załatwić to rodzice, rodzeństwo lub inne zaufane osoby. Czy kopię świadectw i dyplomów zanosimy tylko do szkoły pierwszego wyboru? Tak, nie ma co tu dużo mówić, po prostu tak. Zanosimy tylko do szkoły pierwszego wyboru. Kolejne pytanie. Kto powinien potwierdzić kopię świadectwa za zgodność z oryginałem? Ogólnie to powinna być po prostu potwierdzona pieczątką szkoły i podpisem osoby do tego upoważnionej oraz oznaczeniem poświadczam ze zgodnością z oryginałem. Jeśli potrzebna jest dodatkowa kopia, powinieneś otrzymać ją w sekretariacie swojej szkoły. Czy punktowane będą konkursy poza listą, spoza listy kuratora, na przykład Galileo lub Olympus? Z konkursów Galileo lub Olympus punktowane są na pewno pierwsze 3 miejsca, o ile te konkursy odbyły się do ubiegłego roku szkolnego. Zachęcamy do zapoznania się z oficjalnym wykazem na stronie kuratorium. Link podamy w naszym wydarzeniu. O której godzinie zaczynają się lekcje? W tym roku lekcje zaczynały się o godzinie 8:10. Nie ma obowiązkowych lekcji na tak zwanej godzinie 0, czyli odbywających się o 7. Wtedy są tylko poprawy i dodatkowe zajęcia, ale i tak zdarzają się bardzo rzadko. Czy wniosek składamy tylko do szkoły pierwszego wyboru? Tak. Znowu proste pytanie. Do której godziny najpóźniej trwają lekcje? Ostatnia lekcja na ogół kończy się o 14:45, czyli po 7 godzinie lekcyjnej. Jest to możliwe dlatego, że Hoffmanowa dysponuje dużym gronem nauczycielskim oraz bardzo wieloma salami. W skrajnych przypadkach lekcje trwają do 15:35, czyli 8 godziny lekcyjnej. Na tej lekcji na ogół są różne koła zainteresowań. Czy klasy są dzielone według dziennika, czy na przykład poziomu? Język angielski w naszej szkole jest uczony w dwóch grupach, z których jedna jest mniej delikatnie, a druga bardziej zaawansowana i ten podział jest dokonywany na podstawie wyników w teście poziomującym, który piszemy na początku roku szkolnego. Drugi język jest z kolei uczony w grupach międzyklasowych i tam poziom jest układany zgodnie z tym, jak wybraliśmy na naszym kwestionariuszu. No i dodatkowo zgodnie z tym podziałem, który jest dokonywany na rzecz właśnie języka angielskiego, zgodnie z nim prowadzone są w grupach też niektóre lekcje, takie jak fizyka, biologia czy chemia. Kolejne pytanie. Czy w szkołach są wolontariusze? Jak wygląda wolontariat w Hoffmanowej? Wolontariuszy jest wielu, ale w akcjach uczestniczą raczej indywidualnie. Hoffmanowa organizuje takie akcje jak WOŚP, czy maraton pisania listów Amnesty International. Ponadto na różne okazje nauczyciele wraz z uczniami organizują kiermasze ciast. Ciekawe pytanie, czy polecacie tę szkołę humaniście? Dlaczego nie?
naprawdę ciężko ukryć, że nasza szkoła jest mocno nastawiona na osoby, które gdzieś tam są zainteresowane przedmiotami ścisłymi, no i w sumie świadczyć o tym może fakt, że każda klasa rozszerza matematykę, ale jeżeli jest, wystarczy, że po prostu człowiek mniej więcej dobrze się czuje w tematach matematyki i już się odnajdzie, nawet jak jego zainteresowania są gdzieś tam około humanistyczne, bo też w wielu klasach rozszerzamy przedmioty takie humanistyczne, takie jak historia. No i mamy też bardzo dużo wydarzeń, które albo mało, albo wręcz wcale nie nawiązują do tych przedmiotów takich ścisłych. Na przykład na festiwalu możemy oddać się całkowicie naszej artystycznej duszy. Mamy kluby dyskusyjne na przykład o książkach, więc nie trzeba być ścisłowcem, żeby dobrze czuć się w naszej szkole. Kolejne pytanie. Czy jest koło teatralne? Jeśli tak, to jak wygląda? W tym roku nie było koła teatralnego. Można uczestniczyć w festiwalu teatralnym 12 minut, na którym można wykazać się jako i twórca, i jako organizator. Jeżeli chodzi o grupę językową, wymagane 14 osób jest sumą chętnych ze wszystkich klas. Tak, jest to suma chętnych ze wszystkich klas i liczenie tych osób odbywa się po opublikowaniu list przyjętych, no i wtedy okazuje się, jakie grupy powstaną, a które nie powstaną. Czy poza szkołą macie czas na spotkanie się ze znajomymi? Ile lub jak często widzicie się z nimi? Nie da się podać co do godziny. Uważam, że to zależy od ucznia, jak dobrze rozplanuje sobie czas, który potrzebuje po prostu na naukę. Myślę, że jeśli jest to osoba, która bardzo dobrze planuje czas i uczy się w miarę szybko, no to powinna mieć bardzo dużo czasu dla swoich znajomych i przyjaciół. Jaki jest poziom matematyki szkoły? Czy to prawda, że każdy musi chodzić na korki? No nie da się ukryć, że poziom matematyki w naszej szkole jest wysoki. Każda klasa rozszerza matematykę, co już zauważyłem. I to, że każdy musi chodzić na korki, to takie trochę nieprawdziwe stwierdzenie. To też jest kwestia bardzo indywidualna, bo wiele osób faktycznie może chodzić na korki, bo czuje, że nie nauczyła się dobrze tej matematyki u nas. Duża część chodzi na korki tylko i wyłącznie tak dla własnej pewności gdzieś, że no chcą mieć taką pewność, 100%, czuć się naprawdę bardzo pewnie i tak z lekką ręką podejść do egzaminu maturalnego, no ale też na pewno jest bardzo duża część uczniów w naszej szkole, która tych korków nie potrzebuje i na nie nie chodzi. Następnie, jaka jest maksymalna ilość sprawdzianów w tygodniu i jak często są kartkówki? W tygodniu może być maksymalnie 3 sprawdziany. Jeśli chodzi o kartkówki, to zależy od nauczyciela, ale przeważnie w tygodniu mogą być najwyżej 3. Ale tak jak mówiłam, to jest kwestia, która jest zależna. Jak wyglądają wycieczki i dokąd są? No my jako hofmaniacy, no chyba łatwiej zapytać, dokąd nie, gdzie nie byliśmy. Na naszej stronie jest link do mapy naszych wszystkich wycieczek. No jak wyglądają wycieczki? Wycieczki są zarówno krajowe, jak i zagraniczne organizowane w szkole. Ich głównym takim założeniem oczywiście są założenia edukacyjne. Bardzo dużo się na nich uczymy, ale również rekreacyjne, gdzie na przykład na wyjazdach zimowych to był czas dla nas, żebyśmy mogli spędzić go razem, bardzo dobrze się zintegrować wewnątrz klasy i z innymi klasami i oddać się szaleństwu w śniegu na deskach i nartach. Jak wygląda kontakt Hofmanowej z innymi liceami? Staramy się utrzymać jak najlepszy kontakt. Oczywiście dużo naszych przedsięwzięć pozwala nam na jak najlepsze utrzymanie kontaktu. Jest wiele projektów, jednak z obecnej sytuacji musieliśmy po prostu je odwołać lub przełożyć. Czy są zajęcia sportowe prowadzone na zewnątrz, na boisku? Nasza szkoła dysponuje boiskiem przy dawnej siedzibie, przy ulicy Emilii Platek, to jest niecałe 500 metrów od naszej szkoły i moi koledzy z Fakultetu Gier Zespołowych naprawdę bardzo często tam chodzili i często uprawiają sporty na świeżym powietrzu. Czy są jakieś możliwości rozwijania informatyki oprócz kółka z programowaniem w Pythonie w klasie matfizhem? Szkoła współpracuje m.in. z Wydziałem Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Wydział zachęca uczniów do uczestniczenia w programie Matematyka dla Ciekawych Świata. Nauczyciele promują projekty i co roku uczestniczy w nim wiele hofmaniaków.
Nie ma ograniczeń profilowych, każdy może wziąć udział w czym tylko chce. Czy szkoła posiada własną stołówkę? Tak, posiadamy stołówkę i trzeba jej przyznać, że jest naprawdę sporą stołówką. Podczas takich por obiadowych, kiedy chofaniacy zbierają się na dole, żeby sobie zjeść obiady, które swoją drogą są bardzo dobre, no to na pewno wszyscy się zawsze mieszczą, zawsze jest miejsce i poza tym stołówka jest też dobrym miejscem, gdzie podczas przerw albo podczas lekcji na religii, jak się na nie nie chodzi, spędzamy tam czas przy stołach, odrabiając lekcje bądź ucząc się czegoś. Czy jest możliwość wejścia do szkoły i zwiedzania jej? Aktualnie jest taka możliwość, jednak w trakcie matur szkoła po prostu jest zamknięta dla uczniów, którzy nie piszą tych matur oraz dla tych, którzy chcą ją zwiedzić. Na ogół pracownie zazwyczaj są zamknięte ze względu na sprzęt i bezpieczeństwo zwiedzających. Czy szkoła będzie korzystać z platformy Microsoft Teams czy z jakiejś innej platformy? Na tę chwilę korzystamy z Google Classroom. Nic nie zapowiada zmiany, jednak no, trzeba mieć gdzieś tam na uwadze, że musimy być na swój sposób elastyczni względem aktualnych wydarzeń i miejmy nadzieję, że jak najszybciej przestaniemy korzystać z internetu i się wszyscy spotkamy na korytarzach. Co wyróżnia MatWiSang od innych profili rozszerzających matematykę? Czy również jego celem jest przygotowanie do OM, jak w słynnych mateksach? Klasa U nie realizuje pełnowymiarowego programu Mateksu. Natomiast realizuje podstawę programową liceum z wieloma elementami matematyki wyższej. Warto pamiętać, że nie wszystkie godziny są prowadzone przez pracowników uczelni wyższej. Szkoła wspiera uczniów, którzy zdecydują się podchodzić do olimpiad przedmiotowych. Czy w szkole są organizowane dyskoteki? Może nie nazywa się to dyskoteką, ale co roku zimą odbywa się u nas w szkole bal zimowy, który wstęp na niego jest za symboliczną opłatą. W tej cenie jest zarówno właśnie wstęp na bal, jak i kawiarenka, która działa w tym czasie. No i można to nazwać taką swoistą dyskoteką szkolną. Czy mat biochem jest bardziej z naciskiem na biologię, czy na chemię, czy tak samo? To zależy od indywidualnych predyspozycji ucznia. Dla jednego łatwiejsza będzie chemia, a dla drugiego biologia. Czy po matwie z chemią wciąż można iść na medycynę? Pytanie brzmi, dlaczego nie? Dla chcącego nic trudnego. Moja przyjaciółka po mathiście w innej szkole poszła na medycynę, także to jest tylko kwestia tego, co jesteśmy w stanie się nauczyć na maturę i czym się sami interesujemy. No moi drodzy, to jest wszystko, jeżeli chodzi o pytania. Odpowiedzieliśmy na wszystkie Wasze pytania. Mamy nadzieję, że wyczerpaliśmy ten temat na swój sposób, że zachęciliśmy Was do wybrania właśnie naszej szkoły. No i mamy nadzieję, że dzięki właśnie temu filmikowi z dużą częścią z Was spotkamy się na korytarzach.